Siemanko, zapraszam Was na pierwszy z serii odcinek o wiertarce stołowej Parkside. Jest to wiertarka z Lidla, jej cena waha się tam obecnie od 360 zł, ale w porywach można ją kupić za 150 zł, chyba ktoś pisał w komentarzach, że na Black Friday za tyle była. Tą maszynę kupiłem specjalnie po to, żeby nagrać dla Was testy, a także żeby pokazać Wam, jak wykonać niektóre modyfikacje, bo na pewno będą potrzebne w tej maszynie. A potem ta maszyna trafi do jednego z moich subskrybentów. Tak więc jeżeli jesteś subskrybentem i jeżeli chciałbyś taką maszynę dostać, to nie pozostaje nic innego jak śledzić kolejne odcinki. Żebyś wiedział, czy moja opinia jest dla Ciebie pomocna, to musisz wiedzieć, czym się zajmuję. Polecam obejrzeć moje stare filmy, gdzie zobaczysz, iż używam różnych chińskich maszyn, wiertarek stołowych, mniejszych, większych, pokazywałem je w odcinku, jaką wiertarkę stołową kupić, ale także mam zawodowe doświadczenie, także i szkolne, z maszynami typu na przykład WS-15, WS-16, ale także innymi większymi wiertarkami promieniowymi, maszynami CNC. Wydaje mi się też, że mogę powiedzieć o sobie, że jestem dość zaawansowanym hobbystą, bo ostatnio pracuję właśnie nad taką frezarką CNC i praktycznie ona powstaje przy pomocy tych chińskich maszyn, przy pomocy Zośki. Bardzo często używam tej stołowej chińskiej wiertarki. Ona też ma podstawę magnetyczną, tak więc używam jej też jako wiertarki magnetycznej. Mamy też tutaj taką nieco większą chińską wiertarkę. I oczywiście wszystkie mają swoje wady, ale ich zaletą jest niska cena, łatwa dostępność, no i początkowo przynajmniej jakaś tam gwarancja. Zaczniemy sobie od silnika, bo mówicie, że ten silnik się Wam bardzo grzeje, nie da się długo pracować na tej maszynie. Ale zwróćcie uwagę na to, że producent jest z Wami uczciwy i podaje Wam, że to jest silnik w klasie S2. 500 W w klasie S2, a najlepszy oczywiście byłby w klasie S1, czyli do pracy ciągłej. Silnik też się bardzo grzeje w tej maszynie. Jest on oczywiście większy, bo sama maszyna ma teoretycznie większe możliwości. Niestety nie ma na nim żadnej nalepki, ale może sobie znajdziecie po symbolu, jaki tutaj jest silnik w tej maszynie. Jeżeli zaś chodzi o tą wiertareczkę, która jest najczęściej przeze mnie używana, przy pomocy tej maszyny zbudowałem moją pierwszą frezarkę CNC, no to mamy tutaj taką informację. Czyli nie mamy pojęcia, w jakiej klasie jest ten silnik, czy to jest S1, S2 czy S6. Wiemy tylko, że niby ma 750 W. Jako, że jest u mnie nieco ciemno w warsztacie, będziemy sobie doświetlali kadry lampką od Ebmia, którą ostatnio dostałem. Tak więc odpalamy po kolei wszystkie wiertareczki. Zaskakująco cicho pracują te trzy maszyny jednocześnie, no ale przy 20 minutach, czy może dłużej potrwa ten test, nie będzie to na pewno zbyt komfortowe, dlatego ja zakładam słuchawki, no i zmierzymy za jakiś czas temperaturę. Słuchajcie, ale jaja. Wiertarka Parkside sama się wyłączyła, czyżby ona miała zabezpieczenie termiczne? Słuchajcie, mała dogrywka, jestem po 12 godzinach nocnej pracy, tak więc wybaczcie, ale jedziemy szybko z tematem. Muszę dograć po prostu materiał, bo wcięło mi. Mamy tutaj 8 stopni w tej chwili. Przy okazji powiem Wam, że w opisie będą linki do trzech filmów o tym, jakie narzędzia sobie kupić do wiertarki. Myślę, że mogą być pomocne dla początkujących. Maszynki pracowały około 30 minut. I powiem szczerze, że nie jestem teraz przekonany, czy tutaj jest faktycznie zabezpieczenie termiczne, czy nie. Silnik z Parkside'a pokazuje około 100 stopni. Czyli można by sobie przy okazji wiercenia zagotować herbatę. Jeżeli chodzi o Euroteka, no to mamy tutaj niecałe 40 stopni. Einhell na pewno będzie cieplejszy. 55 powiedzmy. No i teraz troszeczkę zgłupiałem, bo wydawało mi się, że wtedy zadziałał termik i spowodowało to wyłączenie silnika. Być może po prostu od drgań otworzyła się lekko klapa i się maszyna wyłączyła. Dajcie znać w komentarzach, bo... Dobra,
Ja spadam spać, a wy oglądajcie dalej. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą maszynkę, to jeszcze nigdy jej nie przegrzałem, a zdarzało mi się bardzo długo na niej pracować. Nawet gdy wierciłem tutaj otwory pod prowadnicę. Jak widzicie, tu jest prawie otwór przy otworze, te zielone zaślepki. Tych prowadnic jest kilka. To nie robiłem jakoś specjalnie przerw. Ta maszyna pracowała i to pewnie było dobre kilka godzin bez przerwy. Za to jeżeli chodzi o tą maszynę, to ta potrafi się faktycznie przegrzewać, jeżeli pracuje na wolnym biegu nawet. No tutaj naprawdę jest niezły ogień, jeżeli chodzi o ten silnik. Przyznam, że jestem zaskoczony. Myślałem, że niektórzy z was po prostu przesadzają, no bo faktycznie silnik robi się gorący. Temperatura pomału spada. Zastanawiam się, co się będzie działo latem, jak na dworze będzie 30, w garażu pewnie 35 stopni. Ile czasu da się popracować na tej maszynie? Ok, skoro silnik potrzebuje troszkę odpoczynku, to może teraz przejdziemy do pomiarów. Do pomiaru użyję czujnika zegarowego na statywie. Jeżeli nie wiesz, jak mierzyć tym przyrządem, jest na moim kanale film o tym. Zapraszam cię, link zostawię w opisie. Żebyście mieli porównanie, najpierw Einhell. Na schowanej pinoli plus minus dycha. Na wysuniętej pinoli gdzieś plus minus dwie dychy luzu. Wiem, to jest dużo, ale mimo to niekoniecznie musi to całkowicie skreślać maszynę, że się do niczego nie nadaje. Na pewno wywiercicie otwór precyzyjniej niż gdybyście mieli to zrobić ręcznie. A tak jak mówię, taki luz jeszcze można próbować różnymi metodami kasować. Chociaż wiąże się to z modyfikacją maszyny, bo sama maszyna domyślnie nie ma kasowania luzu. Od razu zobaczymy sobie bicie wrzeciona. Bicie to sprawdzam na stożku, a nie na uchwycie, bo nie chcę mierzyć bicia uchwytu. Uchwyty mogą być różnej jakości. No, ta wiertarka ma około 600 bicia na czpieniu. No jest to dosyć dużo, ale ja tą wiertarkę kupiłem używaną za 500 zł, tak więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o mnie, tutaj mi to wystarczy. Ok, w takim razie jaki luz ma Parkside? Oczywiście nie sprawdzam, ile ugina się korpus, tylko tyle, ile pozwala mi luz, tyle przesuwam. No i wychodzi mi tutaj około plus minus 200 na schowanej pinoli, czyli całkiem nieźle. A na wysuniętej pinoli jest to zaledwie takiego minimalnego luzu, nawet niecałe plus minus 500. Oczywiście, gdy będę napierał mocno na uchwyt, to jestem w stanie dosyć dużo przesunąć, ale chodzi tylko nam tutaj w tym momencie o pomiar luzu. No i on się klasuje mniej więcej właśnie na plus minus 500, co jest zaskakująco dobrym wynikiem. Pamiętajcie tylko, że jeżeli robicie taki pomiar, żeby nie naciskać na korbę, tylko lekko zostawić tutaj jakieś tam 3 mm luzu. Zobaczmy w takim razie, jakie jest bicie wrzeciona na Parkside'zie. Około plus minus 500, czyli szału nie ma, nie jest to zbyt dokładnie zrobione. Przy tej cenie maszyny to jeszcze jest to do przełknięcia i nadal bardziej precyzyjnie wywiercicie na wiertarce stołowej i mniej się zmęczycie, gdybyście mieli to robić ręcznie. Założymy sobie jeszcze wiertełko. To są te wiertła kobaltowe z Chin, które wam pokazywałem. Chyba jedne z lepszych, jakie do tej pory używałem, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Link do tych wierteł i do filmu zostawię wam w opisie, bo tam też jest fajny test. No i przy okazji można zobaczyć, jak te moje stare wiertarki stołowe sobie radzą. Ok, i tutaj mamy pewną kumulację, jeżeli chodzi o bicie, bo dochodzi do bicia samego wrzeciona. Jeszcze jakieś niezbyt precyzyjne, centryczne mocowanie w samym uchwycie. No i osiągamy tutaj około plus minus, no niecałe półtorej dychy. Weźcie pod uwagę, że same uchwyty, nawet precyzyjne z Bizona, nie gwarantują dokładności co do setnej milimetra. Oczywiście pewnie jakiejś tam bardzo wysokiej precyzji uchwyty można kupić, ale w typowej obróbce takich się nie stosuje. Najczęściej stosuje się te zwykłe lub z podwyższoną precyzją, ale to jest też tam do około 4 czy 500 deklarowane. No tutaj mamy praktycznie dwa razy tyle co Bizon, nawet więcej. No ale znowu w cenie jednego uchwytu mamy całą maszynę i to nawet z imadłem. Dla porównania jeszcze bicie na tym samym wiertle, na tej mojej starej 15-letniej, już wysłużonej wiertarce,
która w sumie nie miała od tego czasu żadnego remontu. Nawet nie zaglądałem i nie patrzyłem, jak łożyska się mają. No i mamy tutaj niecałą plus minus dychę bicia na tym narzędziu. Tak, więc jest całkiem nieźle. No oczywiście nie ma to porównania z maszynami profesjonalnymi, przemysłowymi, no ale znowu cena robi swoje. Ciekawostką jest też zachowanie kąta prostego. Tu na górze mamy kontakt z naszym kątownikiem, a tu na dole około milimetr na pewno, półtora milimetra gdzieś odstaje narzędzie. Czyżby to była kompensacja uginania się stolika? Dla przykładu tak to wygląda na wiertarce Einhell. Jak widzicie, tutaj kąt prosty jest zachowany. Jeżeli chodzi o wiertarkę Eurotech, to faktycznie dołem troszeczkę ucieka, ale nie jest to aż taka duża różnica. Kilkadziesiątych milimetra. Pozostało wykonać nam test pracą, czyli powiercimy trochę. Oczywiście będziemy wiercić w stali, nie będziemy się bawić w jakieś tam miękkie materiały, bo w tym sobie na pewno te maszyny poradzą. No i porównam tą moją z Parkside'em, ponieważ jest to mniej więcej ta sama klasa wielkościowa. Parkside ma więcej przełożeń i minimalne obroty 500. A tutaj nie ma koła pośredniego i na pierwszym biegu mamy obroty 600. Jak wiadomo, im większe przełożenie, tym uzyskujemy większy moment. No i oczywiście im mniejsze obroty, tym teoretycznie możemy używać większej średnicy wiertła. Więc myślę, że ta moc, tam 750, tutaj 500, będzie można wykonać w miarę porównywalny test. Jako że podczas testu wiercenia te chińskie wiertła się dobrze sprawdziły, a mamy tutaj dostępny cały zakres średnic, to będziemy używać tych. Zaczniemy od wiertła 8,5, bo takie akurat założyliśmy do testów geometrii. Mamy troszkę złomu stalowego, blacha 10, wiertło 8,5. Praktycznie bez problemu, nic się nie zatrzymało, tak więc bardzo fajnie. Przypominam, to jest dalej moja wiertarka Eurotech, to jeszcze nie jest Parkside. Ta sama blacha, tylko tym razem wiertło 12. Tak samo poszło ładnie i bez problemu wiertłem 12. Teraz blacha 20, ale użyję wiertła 10, takiego zwykłego. Nie jest to z tego chińskiego zestawu, tylko jest to zwykła 10. Chodzi o to, żeby nie było, że tamte wiertła są jakieś magiczne. Chociaż fakt faktem są całkiem niezłe. Aha, jeżeli mam takie cięższe wiercenie, to ja po prostu sobie tutaj od spodu podpieram stolik śrubą, dzięki czemu ten stolik mi się nie ugina. No bo wiadomo, przy dużych wiertłach czy przy wierceniu w hartowanej stali, to ten nacisk musi być jednak dosyć duży. Jak widzicie, ta wiertarka też potrafi zatrzymać się w materiale. Chodzi o to, że to jest jakaś kostka cięta plazmą i akurat teraz trafiłem tutaj, to od spodu jest widać, to jest to miejsce, trafiłem tutaj na tą szczelinę, w której wcześniej ciąłem, no i wiertło potrafi się klinować. No i oczywiście, gdyby to była wiertarka WS tam 15, to byście nawet tego nie zauważyli, a tutaj ona potrafi się zatrzymać. No jest to czasami denerwujące, ale czasami też potrafi to uratować narzędzie, czy nawet jeżeli ktoś wierci po prostu trzymając materiał ręką, to i nawet rękę potrafi uratować. I teraz stosując nieduży nacisk, wydaje mi się, że powinienem to jednak przewiercić. No i się udało. Jak sami widzicie, ta maszyna nie jest jakaś fantastyczna. Ma także swoje wady, nie jest idealna, ale
przewierciłem stalową kostkę 20 mm w dosłownie kilka chwil. Spróbujcie zrobić to na maszynie ręcznej, ręczną wiertarką. Wiertło 10 sobie załóżcie, blachę 20 i spróbujcie przewiercić. Jedną kostkę może przewiercicie. Dwie, trzy, a jak macie do zrobienia 20 takich kostek? Tak więc jak na moje warsztatowe potrzeby, ja jestem bardzo zadowolony. W ogóle się nie zmęczyłem, przyjemnie się wierciło. Trochę irytujące jest to, gdy się nam narzędzie zatrzymuje. Może nie założymy tutaj wiertła 23, bo ta maszyna sobie z tym nie poradzi. Ale do takich prac jak to się świetnie nadaje. Ok, na koniec kawałek profila o ściance 4 mm i wiertło koronowe. To jest wiertło z Chin, też pokazywałem Wam na filmiku. Ma węglikowe płytki wlutowane. Z jednej strony jest to zaletą, no bo ta wiertarka niestety nie potrafi osiągać zbyt niskich obrotów, więc jeżeli mamy wyższą średnicę narzędzia, no to byłby problem jej używać tych narzędzi. Z drugiej strony jest też wadą, bo węglik niestety jest dosyć kruchy. A jak wiecie, ta maszyna nie jest specjalnie sztywna. Ale niestety czasami wiertło koronowe to jest jedyny sposób, żeby na takiej słabej wiertarce wywiercić jakiś większy otwór. Tak więc zobaczmy. Fi20, zwykła stal. I to jest to, o czym mówię. Jeżeli ta wiertarka się zatrzymuje, no to jest duża szansa, że uszkodzicie węglik. No niestety jest tutaj słaby silnik. Zawsze możecie myśleć o wymianie tego silnika. Tak czy inaczej, na tej mojej wiertarce udało mi się to wywiercić. Może proces nie przebiegał idealnie, tak jakbyśmy tego chcieli, ale jest to nadal możliwe. Przy okazji wyszło całkiem fajnie, bo przy okazji testu tego Parkside'a macie też możliwość poznania, jak zachowuje się taka przeciętna chińska wiertarka z Allegro. W moim Euroteku także ugina się stolik, zresztą pokazywałem Wam, jak sobie z tym radzę, podkręcając tutaj go śrubką, ale tutaj mam wrażenie, że nie tylko stolik się ugina, ale także, że pracuje ta blacha w tym miejscu. No i w sumie ma prawo, bo ta blacha tutaj od spodu jest pusta. Co prawda jest takie małe przetłoczenie, ale nie ma żadnych żeber ani wzmocnień, więc to przetłoczenie raczej nie ma prawa tutaj tego jakoś specjalnie usztywnić, ale my sobie z tym pewnie poradzimy. Ok, ustawię takie same obroty dla wiertła 8,5, bo od takiego zaczynałem na tamtej wiertarce i tam to było około 900. No tutaj możemy wybrać albo 830, albo 980. Ja wybiorę 830. Jeżeli nie wiecie, jak dobierać parametry do wiercenia, a niestety to jest bardzo ważne, jeżeli nie chcecie niszczyć wierteł, palić wierteł, to polecam Wam mój film. Może uda się tutaj gdzieś na górze link umieścić, ale na pewno będzie w opisie i tam zobaczycie sobie, jak należy dobierać parametry do danej średnicy wiertła. No i ewentualnie do danego materiału, bo to oczywiście zależy też od materiału. Ogólna zasada jest taka, że im większe wiertło, tym mniejsze obroty. No i jeszcze jeden problem, o którym wspominaliście, hałasująca obudowa. Myślałem, że to po prostu jest tam przypadek, że komuś się trafiła jakaś luźna, słabo przykręcona, ale macie rację, ta obudowa tutaj jest pod tym względem tragiczna. Wiertło 8,5, blacha 10. No i moja subiektywna ocena każe mi sądzić, że stolik się tutaj nieco bardziej ugina przy tym nacisku na ten materiał. Więc ja sobie po prostu od razu podeprę ten stolik tutaj jakimś hopkiem. Tego pewnie nie widać na kamerze, ale tutaj naprawdę ta maszyna się
lekko odgina, wcale nie przykładam zbyt dużej siły, powiedzmy taką typową siłę jakby potrzebna była do wiercenia w tym materiale, a jednak pewne odgięcie tutaj jest odczuwalne i to praktycznie na wszystkim pracuje. Wydaje się jakby trochę na korpusie, jakby trochę na tej dolnej stopce, a nawet mimo podparcia, tak jakby ten stolik lekko pływał. No ale słuchajcie, wierci. Ten odsłon wywiercę już z podparciem, ale kolejny spróbuję wywiercić bez. Zobaczymy, co się będzie działo. No i w sumie wiertłem 8,5 bez jakiegoś zakleszczenia, bez zablokowania. Udało mi się całkiem sprawnie przewiercić ten otwór w blasze 10. Ok, jeszcze jeden otwór. Jakbyście widzieli, wyjmuję podparcie, żeby było tak samo jak na tamtej maszynie. Zobaczymy, co się będzie działo. No i jakby nie patrzeć, wiertło 8,5 to już nie jest taka mała średnica, jeżeli chodzi na przykład o ręczne wiercenie. Tutaj blacha 10 i moim zdaniem idzie całkiem nieźle. Ok, blacha 10. Zmienię sobie obroty na nieco niższe, bo zwiększam średnicę wiertła. Musiałem dosyć mocno nacisnąć, żeby ta maszyna się zatrzymała. No powiem wam, że jestem zaskoczony, bo faktycznie dość mocno naciskałem na wiertło i nawet pod koniec, gdzie najłatwiej jest o zatrzymanie wrzeciona, szczególnie na tamtym Euroteku, tutaj nawet sobie dobrze poradziło, aż chyba wywiercę jeszcze jakiś większy otwór w tym kawałku stali. Z naszego chińskiego zestawu wyjąłem największe wiertło, jakie jest dostępne, czyli FIT13. No i ustawimy najniższe dostępne obroty, czyli 500. Słuchajcie, co jak co, ale momentu tej maszynie to nie mogę odmówić. Wiertło FIT13, co prawda te chińskie wiertła, one mają specjalną geometrię ostrza i się dużo łatwiej nimi wierci. Aczkolwiek przewiercić taką kostkę stalową wiertłem FIT13, no to na tej mojej chińskiej wiertarce muszę wiercić dosyć ostrożnie, żeby mi się wrzeciono nie zatrzymało. A tutaj specjalnie nie uważałem, naciskałem dosyć mocno, no stosunkowo mocno, na tyle na ile pozwala też wyginanie się tego korpusu. Ale w każdym razie ja jestem zaskoczony, miło zaskoczony, bo patrząc na to, jak ten silnik się nagrzewa, a teraz jest już dosyć ciepły, ale jeszcze da się ręką dotykać, naprawdę jestem zaskoczony, że udało się to wywiercić i że co chwilę nie zatrzymywało mi się wiertło w materiale. Tutaj widzicie po prawej to chińskie wiertło i jego geometrię ostrza, ono ma coś w rodzaju łamacza wióra, także lekko stopniowo się zagłębia w materiał, ale no aż z ciekawości wezmę zwykłą 13, taką ostrzoną ręcznie, no i zobaczymy, bo aż nie chce mi się wierzyć, że ta 13 poszła tak gładko, no chyba że te chińskie wiertła faktycznie są takie super. Ok, obroty 500, blacha 10, stolik podparty, wiertło 13 ostrzone ręcznie.
No przewierciło. Przewierciło bez problemu 13, blachę 10. I ostatni test. Wiertło koronowe, 20 mm średnicy, profil 4, wiertarka Parkside. Zobaczymy, jak to będzie szło. Wiertłem pilotującym przewiercę na większych obrotach, a potem zmienię na obroty mniejsze. Pamiętajcie, że jak wam maszyna nie działa, to może wcisnęliście grzybek bezpieczeństwa. Nie jestem przyzwyczajony, bo obie te maszyny, które posiadam, nie mają takiego osobnego grzybka. Jest to świetna sprawa i wielki szacunek za to, że tutaj jest ten grzybek bezpieczeństwa. Zmiana obrotów jest dość wygodna i szybka, tak więc fajnie. Dałem teraz najniższe obroty, jakie są dostępne. Paradoksalnie nie wiem, czy wy to widzicie, ale idzie lepiej niż na moim Euroteku. Dlaczego? Dlatego, że na moim Euroteku, gdy mocniej docisnąłem, to brakowało mu już momentu obrotowego. No i druga sprawa, że miał obrotów nie 500, a 600, więc też trochę gorzej. I przez lekki docisk po prostu wiertło podskakiwało, drżało i leciały takie króciutkie wióry. No to oczywiście było niewskazane. A tutaj zobaczcie, że ten wiór tworzy się taki wstęgowy, fajny. Trochę wam to zbliżę. Poszło całkiem nieźle. Zaskakująco dobrze. Ciekawostka jest taka, że same te testy trwały około 45 minut. Wiadomo, była zmiana wiertła, zmiana materiału, ale wydaje mi się, że mam dosyć dużą wprawę i robię to dosyć szybko. Szczególnie, że tu nie musiałem nic ustawiać precyzyjnie. I 45 minut pracy na tej maszynie zagrzało nam silnik do blisko 48 stopni Celsjusza. Jednak jest to znacznie dłużej niż ten ciągły czas pracy. To prawda, to było wtedy bez obciążenia. Tutaj było wiercenie z obciążeniem. No ale jednak 45 minut tej maszyny używałem i ani razu mi się nie wyłączyła, więc nie jest to tak tragicznie, że wywiercicie jeden otwór, a potem pół godziny trzeba czekać, żeby maszyna wystygła. No i na koniec omówimy sobie najważniejsze różnice konstrukcyjne między tymi dwoma maszynami. Ceny już musicie sobie porównać sami na Allegro, na stronie Lidla. No i podsumujemy sobie, jakie są wady i zalety. Średnica w mojej to jest 46 mm, a grubość ścianki to jest 1,9 mm. Kolumna ma średnicę około 45,5 mm i grubość ścianki 1,3. Tak wygląda mocowanie całej kolumny. Jest takie dosyć ażurowe, jest aluminiowe. I nie mam pojęcia, jak ta kolumna trzyma się w tym mocowaniu. Moja ma korpus odlewany i praktycznie wszystko jest odlewane. Stolik, podstawa, a także korpus. To są odlewane elementy. Jeżeli chodzi o Parkside'a, to mamy elementy tłoczone i spawane. Dolna podstawa jest stalowa. I grubość blachy to jest około 2,5 mm. Stolik tłoczony, gięty. Spawane dwa takie wsporniki, troszkę ubogie jak na mój gust, także jakieś 2,5 mm. No i cały korpus górny jest pospawany z takich puzli, chyba wycinanych na laserze. Nie wiem, jak to potem było obrabiane. Jak będziemy tą maszynę rozbierać, to się wszystkiego dowiemy. Z pomiarów wychodzi, że luz na pinoli, taki boczny, jest całkiem nieduży, za to ma dosyć spore bicie samowrzeciono i jeszcze dodatkowo porkop, czy futerko, czy po prostu uchwyt wiertarski. Na tej mojej mamy nieco większe luzy, ale mimo wszystko koniec końców jest nieco precyzyjniejsza, bo ma mniejsze bicie wrzeciona. Tutaj stolik praktycznie nie jest prostopadły. Nie jest to dużym problemem, bo po prostu można go podgiąć, odgiąć, no bo jest on stalowy. No wiadomo, że stal można kształtować plastycznie. Tutaj jest stolik żeliwny.
i jest on w miarę prosty, ale nie jest idealny i z tym za bardzo nie możemy nic zrobić, chyba że poddamy go obróbce mechanicznej lub postanowimy gdzieś tutaj jakieś blaszki podkładać. Za to tom łatwiej usztywnić, bo z tą praktycznie nie możemy nic już zrobić. Spawanie żeliwa to tak średnio, a tutaj na przykład można wspawać różne wzmocnienia, różne poprzeczki, no i da się to ogarnąć. Ta nie ma w ogóle wyłącznika bezpieczeństwa, ma tylko typowy wyłącznik zaniekowo-prądowy i nie miała go od samego początku. Ta ma bardzo fajnie tego grzyba tutaj na górze, to jest idealne miejsce i bardzo dobrze, że go ma. Ma też wyłącznik zaniekowo-prądowy. Parkside posiada lasery, które są moim zdaniem jako pic na wodę. Jeżeli chodzi o przełożenia, no to Parkside ma tych przełożeń więcej, ma 3 koła. Jeżeli chodzi o Eurotech, mamy tylko 2 koła i mniej przełożeń. I teoretycznie ta posiada większy silnik, ale co się okazało podczas wiercenia, że jednak nie dostarcza on wystarczająco dużo momentu w porównaniu z tą. Oczywiście liczy się tutaj też kwestia przełożeń, bo nim tutaj przełożenie większe, to oczywiście zyskujemy wyższy moment na wrzecionie. Więc jeżeli tutaj mamy 500 obrotów, a tu mamy 600, no to jednak tutaj docelowo moment musi być mniejszy. Ale z momentu generowanego przez tego Parkside'a jestem naprawdę zadowolony. Te wiercenie FI13 czy używanie tej otwornicy 20 mm na płytki z węglika zaskakująco dobrze poszło. Tylko paski muszą być dobrze napięte, bo raz mi się jednak obślizgnęły. A z napięciem pasków jednak tutaj jest mały problem, ponieważ układ napinacza tutaj jest dosyć słaby. W takim sensie, że jest on po prostu niedokładny. Gdy my zlubujemy silnik, to ten silnik tutaj lata na wszystkie strony. No jest to proste rozwiązanie, ale niestety niezbyt dokładne. W wiertarce Eurotech jest to inaczej rozwiązane. Odchylamy jedną stronę silnika, a druga strona silnika jest na takim zawiasie. Jest to nieco sztywniejsze, aczkolwiek nie daje takiego dużego pola manewru, takiego dużego pola naciągu. A jednak tutaj w Parkside'zie ta odległość pewnie ma znaczenie, żeby była jak dosyć duża, bo mamy dosyć zróżnicowane średnice kół i po prostu jest ich więcej. No i w Parkside'zie na ciągu silnika dokonujemy taką wygodną dźwignią, a tam niestety musimy pchać to ręką. Nie zawsze jesteśmy w stanie mocno wtedy naciągnąć ten pasek. Akurat rzuciło mi się w oczy jeszcze samo mocowanie stolika. To jest chyba jakiś odlew aluminiowy, niezbyt gruby. On się też może wydawać trochę grubszy z powodu tej plastikowej nakładki, a tak naprawdę on tutaj jest pusty w środku. No i ten stolik też na tym może pracować. Tu niestety w Eurotechu jest to, jak widzicie, znacznie solidniejsze, no i jest żeliwne. Jedną z bardziej zaskakujących rzeczy dla mnie w tej wiertarce Parkside jest pinola. No tutaj w tym Chińczyku jest to typowa stalowa pinola. Tutaj, co ciekawe, pinola jest wykonana z aluminium. Nie wiem, dlaczego producent zrobił ją z aluminium. Żeby nie było, że sobie żartuję, tutaj zobaczcie. Przyczepiam magnes bez problemu. A tutaj to jest aluminium. I teoretycznie, jeżeli to jest technologicznie dobrze rozwiązane, to ma to prawo dosyć długo działać. Ale jeżeli konstrukcja jest nieprzemyślana, no to tutaj może dość szybko zacząć pojawiać się luz. Na obecną chwilę wydaje mi się ta maszyna nie taka zła, jak często się o niej mówi. Na pewno nie powiedziałbym, że jest nie warta tych 300 zł. Już pomijam, że ceny często są niższe, więc tych tam 150 czy nawet 260, bo tyle za nią zapłaciłem, na pewno jest warta. Bo robotę taką jak wiercenie w takiej stalowej kostce wykonacie bez problemu. A czasem zdarza się, że trzeba jakąś porządną zasuwę do warsztatu zrobić i taki materiał trzeba przewiercić ręcznie. Owszem, przewiercicie, ale ile się namęczycie, a jak będzie takich otworów do zrobienia 10? A tak, bez problemu i w miarę dokładnie to zrobicie.
Oczywiście maszyna nie nadaje się na produkcję. Jak widzicie, silnik się dość szybko nagrzewa, więc raczej jest do prac sporadycznych, dorywczych. Ale my jako hobbyści mamy na to czas. My nie potrzebujemy robić produkcji, o nie, maszyna nie może teraz stać, bo musimy wykonać jakąś serię detali. Dobra, idziemy na obiad, wrócimy po obiedzie i będziemy sobie wiercić dalej. A jeżeli jesteśmy zaawansowanymi hobbystami i potrzebujemy jednak robić jakieś roboty na czas, no to w tym momencie faktycznie należy zainwestować w jakąś lepszą, mocniejszą maszynę lub chociażby wymienić w tej maszynie silnik na mocniejszy i o lepszym cyklu pracy. No i nie chcę być też oczywiście źle zrozumiany, że ja mówię, że ta maszyna jest lepsza od WS-15, nie dość, że tańsza, to jeszcze lepsza. Oczywiście, że nie. Chodzi tylko o to, żebyście dobierali maszyny do własnych potrzeb i patrzyli na to racjonalnie. Nie spodziewali się od maszyny za 300 zł osiągów maszyny, która ma cenę w rynku wtórnym 2,5 tysiąca. No bo to jest nielogiczne, nie? A jeżeli uważacie, że to jest logiczne, to czemu nie zaczniecie produkcji swoich wiertarek po 300 zł, które będą miały parametry maszyn przemysłowych? No słuchajcie, nie da się zrobić takiej maszyny tak tanio, bo sam silnik porządny kosztuje gdzieś około 300-350 zł. A tu całą maszynę macie za to. Gdzie montaż, gdzie pakowanie, gdzie jakaś spedycja, malowanie tego, no 300 zł myślę, że spokojnie jest warta. Ale o tym się przekonamy w przyszłych odcinkach. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie. Niech się ten film niesie w świat i niech ludzie są świadomi swoich wyborów podczas zakupów. Dziękuję też patronom, bo to dzięki nim mogliśmy zrobić taki test. Nazbierało się trochę hajsu, dołożyłem trochę od siebie. A teraz jeszcze koniec końców ktoś z Was będzie mógł taką maszynę otrzymać. Oczywiście jest to maszyna dla majsterkowicza, dla hobbysty. Nie chciałbym, żeby było jak w Miłośnikach Czterech Kółek, że ktoś tą maszynę weźmie ode mnie i za chwilę ona pojawi się na OLX-ie. Bo to nie o to chodzi. Ma ona wspierać czyjś warsztat? Najlepiej, żeby to była osoba, która na przykład ma problem, żeby sobie pozwolić na taką maszynę, a chciałaby jednak mieć wiertarkę stołową w warsztacie. Dobra, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, na razie. Co tu się dzieje? Miała być przecież wiosna. Jak tu w takich warunkach nagrywać dla Was filmy?